Hej, a to pytanie do ciebie. Kobieta miała wiele trójkątów, czyli poszła do łóżka i z kobietą, i z facetem jakimś, i z dwoma facetami, i z dwoma kobietami, i po prostu to się zmieniało, tylko było trochę. Dla niej to była norma, nic tam nie było dla niej dziwnego. Tych trójkątów przeżyła kilkanaście, czasem kilkadziesiąt. Brał ją ten z koleżanką, tamten z koleżanką, tamten z koleżanką i tak szła jak wściekła. No ale ty się zastanawiasz, czy masz z nią mieć dziecko. Czy to jest dobry wybór partnerki na dziecko, czy nie do końca? Jakbyście odpowiedzieli na to pytanie, może coś podpowiecie, może macie jakieś doświadczenia. Co byście na ten temat powiedzieli? Czy kobieta, która przeżyła wiele trójkątów, czy ona jest dobrą kandydatką na żonę, na matkę, na to, żeby wziąć z nią ślub, iść do ołtarza, narobić jej dzieci wspólnie, żebyście mogli wychowywać, żeby była matką do wychowywania twoich dzieci. Czy to jest odpowiednia kandydatka? To jest pytanie do was. Chciałbym, żebyście tu ładnie popisali sobie w komentarzach, ponieważ pewnie macie różne obserwacje swoich znajomych, swoich kolegów, jak to później się potoczyło, jak ten związek poszedł, czy on się trzyma, czy się rozbił, do czego doszło w tym związku, gdy mężczyzna nieświadomy wziął sobie kobietę, która miała wiele trójkątów, wręcz to było jej napędem do życia. Trójkąty z różnymi osobami. Będę wdzięczny za popisanie bardzo fajnych na dole komentarzy, które być może wniosą komuś coś do głowy, a być może zmienią komuś całkowicie pewne spostrzeżenia, o których nawet nie wiedział. Spostrzeżenia, które miał, a dostrzeże nowe spostrzeżenia, które zmienią jego całkowicie życie. W każdym bądź razie, gdybyś ty miał problem z uwodzeniem lub z pewnością siebie, na dole masz link do moich szkoleń. akademia-dm.pl. Zapisz się już teraz. Jak zawsze osobiście dziś pozdrawiam was z pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek i pamiętaj o jednej bardzo ważnej rzeczy. Czy kobieta, która przeszła przez wiele sypialni, jest dobrą kandydatką na matkę, na żonę, właśnie dla ciebie. Hej!